Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Uśmiech, wiadomo, bez stresu, prawda? Staram się, jak umiesz. Spotykamy się w związku z tą oto książką. Chorzy ze stresu 2. Problemy psychosomatyczne. Nowe wyzwania codzienności. Autorka jako pierwsza nazwała po imieniu choroby, które inni lekarze ignorowali. Pokazała, że chicagowska siódemka, czyli lista 7 chorób psychosomatycznych, wymaga aktualizacji, zwłaszcza po pandemii COVID-19. Tutaj pogłębia analizę związku psyche z somą, rozbudowując go o cerebrum, czyli mózg. Stawia tezę, że jesteśmy świadkami narodzin nowych schorzeń XXI wieku. Pani doktor, bo to dla mnie, nie? Tak, w prezencie. Okay. Z autografem potem. Dobrze, wspaniale. Tutaj sobie kładę. No to co nam grozi nowego? Proszę powiedzieć. Oj, co nam grozi? Grozi nam przede wszystkim to, że spadną nam nasze hormony. Pasy, przepraszam, proszę zapiąć pasy. Dobrze. Pani spojrzała tak na mnie, grozi, że się przestraszyłem. Nie, to nie dotyczy bezpośrednio pana, dotyczy zarówno pana, jak i mnie, i wszystkich ludzi. A mianowicie, co tu dużo gadać? XXI wiek przyniósł nam bardzo dużo niespodzianek. Nie mówiąc już o putinowo, covidowo, ale cała w ogóle rewolucja informacyjna, wszystkie historie związane z nadmiarem stresorów, zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Proszę spojrzeć, pijemy cały czas estrogeny. Panowie szczególnie mają z tym trudności. Ale co, bo w wodzie co jest bisfenol A. To znaczy nie konkretnie w wodzie, w plastikach, które przechodzą do wody, w których przechowujemy nasze wody. No panowie się estrogenizują, czyli spada im poziom testosteronu. To jest estrogen. Ale to może dobrze, że więcej pierwiastka żeńskiego faceci będą mieli. No ja nie wiem, czy my takich lubimy. Takich mężczyzn. My raczej wolimy mężczyzn męskich. Chcielibyśmy, żeby oni i robili to i pomagali nam przy dzieciach i wszędzie. Jasne, ja. Tymczasem okazuje się, że tutaj testosteron to jednak jest, co tu dużo mówić, królewski hormon mężczyzny. Ale wracając do stresorów, a więc zanieczyszczeń środowiska, a więc stresy na co dzień. Właściwie to stres nie jest taki zły, tylko ten dobry, ten krótki, ten na początku. Jeżeli dostajemy jakieś zadanie, jakąś pracę, coś nowego, to wiemy, że przyjdą zera na koncie. To jest tak jak kiedyś zwierzę. Chcieliśmy złowić zwierzę. Dzisiaj też to obowiązuje, ale potem przychodzi stres przewlekły, czyli kortyzol. I ten jest największym wrogiem naszych hormonów, zarówno kobiecych u nas, a u was testosteronu. Ale jak nie mieć przewlekłego stresu w dzisiejszych czasach? No, to trzeba z tym walczyć. Wiadomo, że nie zmienimy środowiska, wiadomo, że nie zmienimy też naszych, powiedzmy, codziennych trudności, ale możemy się temu postawić. I to postawienie się to jest system, który sprzedaję w mojej książce jako mój własny algorytm, tak zwany system 5S. Jeden minus to jest stres, ale są 4 plusy, którymi możemy to naprawić. 5S, minus stres, tak? Tak, ale są 4 plus. Okay. Sport, wiadomo, aktywność fizyczna. Czyli to co my. To my. No to świetnie. Druga rzecz, sen. 8 godzin. Lubimy pospać. We wszystkich badaniach twierdzą, że 8 godzin jest najlepszą, najbardziej efektywną dla naszego życia ramą czasową do snu. Okay. Więc 8 godzin, wtedy hormony zachowują się fenomenalnie, nasze neuroprzekaźniki w mózgu. Następną formą naprawy tego stresu XXI wieku jest, oprócz sportu i snu, seks. No, co tu dużo mówić? Seks robi nam hormony. Seks daje nam gotowość do życia, daje nam radość i spełnienie. I wreszcie ostatni moment, to jest sposób odżywiania. I tutaj pójdziemy do 10 dietetyków, dostaniemy 10 różnych diet. W związku z tym nie znoszę słowa dieta. Są kierunki żywieniowe. Wiemy, że to jest dobre, to nie. Wiemy, że fast foody to tak lepiej, nie może jest nie. Jest jedzenie. Ale sposób odżywiania. Sposób odżywiania. A szukałam tego S-a. Nie było to łatwe. Właśnie był z tym problem. Ja kombinuję właśnie, co z jedzeniem na S. Ale proszę, wybrnęłam z tego. Sposób odżywiania. Dobre. Także mamy 5. S.
teoretycznie rzecz biorąc, mogłabym jeszcze dodać szósty stresor, a mianowicie jako negatywum, czyli dwa negatywne rzeczy, środowisko, ale to eś nie bardzo pasowało, chociaż jeżeli popatrzymy na internet, możemy to eś wyrzucić, więc będzie S, środowisko. Więc może zmienię swój system na 6S. Właśnie się z tym ostatnio borykam. Może zmienić. No dobrze, ale to przejdźmy trochę do konkretów. Znaczy, najpierw sport. To ile tego sportu i jak intensywnego? Ciekawe. Zbyt intensywny sport tworzy hormon stresu kortyzolu. Czego się cholernie boją sportowcy. Mówiłem ci, Mati, że nie powinniśmy biegać maratonu za dużo, Złoty środek. Złoty środek Arystotelesa. Tak jest. Złoty środek Arystotelesa. Druga rzecz. Więc mówimy, że 3 razy w tygodniu, 45 minut do godziny. Uważać na puls, żeby nie przeskoczył 130. Ale to chyba może być też równie dobrze spacer po prostu dłuższy. Tak, to jest tak właśnie sport aero, czyli cardio. No. Czyli tak, oczywiście dłuższy spacer, pływanie, lekki bieg, nie na dużych obrotach i też nie w dużej odległości. To jest bardzo ważne, bo twierdzi się, że powyżej 5 kilometrów zaczynamy budować kortyzol. Także trzeba bardzo uważać na formę stresorów. Mm-hmm. No i następnie sport, to już wiemy. Sport mamy. Sen 8 godzin. 8 godzin. Ale czy jeśli ktoś lubi spać dłużej, to będzie źle już, tak? Tak, to jest według badań, pomimo, że są śpiochy z natury. Są ludzie, którzy potrzebują więcej snu. Ale twierdzi się, że jeżeli mają więcej snu, to zaczynają im spadać niektóre hormony. I szczególnie hormon snu, melatonina, jest już na takim wysokim poziomie, że zaczyna niszczyć pozostałe neuroprzekaźniki w mózgu. W związku z tym lepiej byłoby spać trochę krócej, wyrównywać ten okres snu. Są ludzie, którzy twierdzą, że absolutnie muszą. No to widocznie mają tak stworzoną naturę i zostawiamy ich wtedy w spokoju. Jeżeli chodzi o 7 godzin, to można dosypiać na weekendy. Następnie, jeżeli chodzi o sposób odżywiania, i tu jest naprawdę trudno. Bardzo modne od 8 lat są w Stanach Zjednoczonych, jest dieta Morza Śródziemnego. Tak. Wciąż wygrywa pierwsze miejsca w tych wszystkich Nutrition Magazine. No ale to głównie ze względu na to, że jest są jarzyny, jest wino czerwone w małych ilościach. W małych ilościach wino czerwone. Czyli, ale butelka wieczorem to jest mała ilość. To zależy. Będziemy się targować? Nie, możemy się potargować. W medycynie twierdzi się, że 6 kieliszków dla mężczyzny, czy kieliszki dla kobiety na tydzień, to jest ta pozycja, którą można sobie wytłumaczyć rozweratrolem, innymi substancjami w winie. Dobra. Natomiast i garbnikami, ale jednak jest to alkohol, a więc nie za dużo. Ostrożnie. No więc jeżeli chodzi o inne kierunki... Ale to co, ale to ta dieta śródziemnomorska okej, tak? Jest ona okej, zwłaszcza, że już primo piatti to jest sałata, ani makaroni. Także tutaj bym powiedziała, że to jest okej. Następnie, jeżeli chodzi o spór, który się teraz toczy, i ja tutaj jestem zwolennikiem swojej medycyny męskiej, o której muszę powiedzieć, a mianowicie mięso. Mięso czerwone. Mięso czerwone było w Stanach Zjednoczonych uznawane obok nikotyny jako środek najbardziej rakotwórczy i należał do grupy 1A. Potem Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła to. Po 7 latach nie było żadnych prac, które to potwierdzały i przestawiła mięso do tak zwanej grupy 1B, czyli prawdopodobnie rakotwórczych. Dzisiaj się twierdzi, że kobieta może być weganką i wegetarianką, kobiecie to nie przeszkadza, natomiast mężczyzna musi jeść, ale ograniczonej ilości czerwonego mięsa ze względu na testosteron i mięśnie. I twierdzi się, że 0,5 kg czerwonego mięsa na tydzień to jest idealna ilość dla mężczyzny. Dlatego... To nie tak mało. Tak, to nie jest tak mało. Stek ma 200-250, więc jeden jakiś stek duży, tam powiedzmy jakiś kotlecik mielony, jakiś tatarek czy carpaccio i to jest wszystko. Także wydaje mi się, że mężczyźni zresztą sami to czują. Jedząc mięsa, tworzą zastępcze białko w organizmie, które nazywa się SHBG, Sexy Hormone Binding Globulin, i to białko wiąże im testosteron, czyli testosteron wolny, z którego mężczyźni żyją, bo mężczyźni żyją z tego, co naprodukują, mają złodzieje w organizmie. I złodziei jest paru. Pierwszym złodziejem są głównie hormony. Jest kortyzol, właśnie hormon stresu, takiego męskiego, twardego, prolaktyna, hormon stresu emocjonalnego. Mężczyźni są emocjonalni, lata zmieniły ich behawior, oni są inni. I wreszcie też do mięsa czerwonego następnym takim czynnikiem jest też
prolaktyna. Następnie mamy SHBG, to jest też właśnie ten wróg, ta fabryka, kortyzol i ostatnim jest estradiol. Trzeba bardzo uważać na wroga estradiol. To jest żeński hormon, no właśnie w tych wodach pitnych, w tych wszystkich sojach. To jest właśnie, więc czterech wrogów mamy testosteron. Słyszałeś, Mati? To samo dotyczy właściwie kobiet. Dobrze, a teraz jeszcze, bo pominęliśmy, bo tam był seks jeszcze w zaleceniu. Ach. Jak często? To jest nieograniczone. Piękna sprawa, nieograniczone. Na to liczę. Hormony się produkuje w każdym układzie, jeśli jest bardzo dużo seksu, to można to uznać za sport? To już jest holizm. To jest seksoholizm. Nie, a to nie jest sport? Tak samo, no, a też można. Sport to jest zawsze, bo wymaga ruchu. Wymaga dobrych stawów. Zawsze mówię, do seksu to nie jest tylko potrzeba wolnego mózgu i narządów, ale również jest potrzebne, są doskonałe stawy. To dlatego prawda, ten sport ale też kardio potrzebne. No tak. Kardio, sport i w ogóle stawy. Czyli sport. Czyli tutaj absolutnie zalecam sport. Pani doktor, niech mi pani tylko jeszcze powie, bo powiedzieliśmy o tym, co powinniśmy robić, żeby unikać chorób, ale jak u siebie zdiagnozować albo zauważyć moment, w którym ten stres zaczyna na nas wpływać już źle? Zaczynamy mieć objawy psychosomatyczne. Tak jest. Paniki, lęki, coś nas tu boli, coś nas ściska. Nie wiemy co, chodzimy po lekarzach, nic nie wiadomo, wszystko jest w porządku, a nas ściska, bo stres powoduje spięcie mięśni z wszystkich narządów, więc my się robimy, kurczymy się, zaczynamy mieć wyraźne objawy już takie z pogranicza choroby nerwicowej, psychicznej. Aha. I wtedy już wiemy, że tak jest. I wtedy to jest taki ostatni pewnie ten sygnał. I też dochodzi sygnał do psychosomatyki. Psyche, czyli stres, przechodzi na ciało z greckiego soma. No tak, ale pani stworzyła nowe połączenie. Cerebro. Psychocerebro. To jest, tak sobie wymyśliłam, że... Psychocerebro, somatyka. Somatyka. Bo do tej pory stres działał przede wszystkim na nasze ciało. Po okresie covidowym i po okresie putinowym zauważyliśmy wszyscy, że również mamy problemy psychiczne. Mamy stany melancholii, stany takie poddepresyjne, jesteśmy zmęczeni, zaczynamy odczuwać to w głowie. I dlatego dodałam, że już teraz stres działa nie tylko na somę, na ciało, ale również na neuroprzekaźniki w mózgu. I stąd dodałam słowo cerebrum, co znaczy po łacinie mózg. Tak jest. Czyli i tu zaczyna stres działać. Ciężkie czasy. Wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się więcej, ile seksu, ile sportu, ile jedzenia, ile spania, nie tylko, ale także o tym. Chorzy ze stresu 2, problemy psychosomatyczne. Na przykładach pacjentów, to jest najważniejsze. Doktor Ewa Kępisty-Jeznach. Książeczka jest, tak, ja dostałem. Tak, już daj. Mam coś do pisania? Tak. Mati, niestety tobie nie oddam tej książki. Nie, mam niestety. Jesteśmy wyłączeni. Tak, bo to w takim razie bo ja chciałam podyktować, powiedzieć, co ja tu napiszę. Dobrze, to już kończymy, już za chwilę. Pani, czy chce pani powiedzieć? Nie, to będzie między nami. Dla mnie, no właśnie, tak. Dobra. Ja już kończę. Dzięki za cudowny poranek w części mobilnej i przekazuję głos do naszego studia, gdzie czeka już na was Janusz Szwertner.